37 lat biega. Średnio po 30 biegów na rok. Po 1000 biegów zaliczyła. Cała kariera zrobiła. Kiedyś tak można było powiedzieć, tak jak się mówiło o niemieckich piłkarzach, że wszyscy grają w piłkę, Niemcy wygrywają. Wszyscy biegają, Stanisław wygrywa. Bieganie to ja uważam, że to jest najlepsza rozrywka. Człowiek się odpręża poprzez bieganie, trochę patrzy inaczej na świat. I co najważniejsze, jest to cel jakiś taki, który ma, trenując, biegając. Jak miałem 14 lat, wystartowałem po raz pierwszy mistrzostwa szkoły w Rudniku II. To była moja szkoła podstawowa, w której zacząłem biegać. W roku 1974 wystartowałem pierwszy raz w zawodach biegowych. Byłem gdzieś na 5-6 miejscu. Spróbowało mi się to, zacząłem startować coraz częściej w zawodach. Bieg, bieg, ja zacznę do galopu. Bieg, bieg, nas ludzi i róg. Bieg, bieg. Grałem czeskie Grand Prix w biegach. Tuż tam biegnie. Stanisław Marzec. My już mamy pilota wyścigu, a za nim połyka jednego za drugim konkurentów Stanisław Marzec. Pilotujemy go do samego finiszu. Stanisław Marzec pierwszy mija linię mety na dystansie 10 km. Stanisław Marzec na własnym terenie jest bezkonkurencyjny. Który to już jego wyścig? Stanisław Marzec, cisy materne na łęczów, bosonogi biegacz, błysnął w tym sezonie rewelacyjną formą. Zacząłem biegać bez butów na treningach najpierw. Pobiegłem po raz pierwszy na bieżni, na 5 km, na zawodach. I mi się bardzo dobrze pobiegło. Zauważyłem, że jednak to jest sposób na moje bieganie. Kiedy z nim rozmawiałem, mówię: Stachu, a jak ktoś ci chce zrobić na złość i rzuci, nie wiem, pineskę, szkło, cokolwiek, bo na drodze może być różnie. Staszek odpowiedział: nic, biegnie się dalej. Najważniejsze jest to, żeby traktować bieganie nie za wszelką cenę wynik, nie, tylko trzeba biegać dla przyjemności. Ile mogę, tyle osiągnę, ale biegam głównie dla przyjemności. Dzięki bieganiu to parę krajów widziałem, bo nie biegał na pewno tam, nie wiem, bo wiadomo, jak są imprezy, to się wtedy jedzie, bo to są mistrzostwa, to jakieś tam ważne zawody. Byłem w Szwecji, byłem w Danii, byłem w Niemczech, we Francji, w Belgii. Jeśli tak porównam wojarzy moich kolegów, zawodników, to ja i tak dużo bardzo nie pojeździłem po świecie. Nie można było tak się zwolnić na dłuższy czas, bo ja pracowałem wtedy, jak ja biegałem, to ja pracowałem jako nauczyciel. W tej szkole przepracowałem 20 lat. Byłem w Śródłęku. Przebiegałem rano do szkoły, przebierałem się, przeprowadzałem zajęcia z WF-u, bo uczyłem wychowania fizycznego i z powrotem wracałem do domu biegnąc. W ten sposób miałem już trening pierwszy wykonany. Szkoła 3 lata temu została rozwiązana z powodu niżu demograficznego. Dla mnie to była przyjemność pracować właśnie w tym zawodzie. Ćwiczyłem z uczniami. Nie lubię ćwiczyć w ogóle. Jestem takim typem, że ja nie lubię w miejscu siedzieć, nie, tylko muszę cały czas coś robić. No. Dzień dobry, panie dyrektor. Witam. Dobry dzień, dobry. Witam. To na co pan się stęsknił za mnie? No tak, trochę przyjechałem zobaczyć, bo dawno nie byłem, nie? No, pracował pan tyle lat. No tyle lat. Tutaj zajęcia pozalekcyjne pan prowadził i po południu zajęcia były, tak. I wolne dni od soboty czasami. Soboty, nie, tutaj zaszczepił pan to bieganie, no, nie? No, tak, tego w ogóle tam, tu widzę, uprawiają sport, bo spotykam się, którzy grają tam w drużynach tych, nie tam, na czołgach grają. Sąsiad nasz, o, pana Stasia ciągle wspominają. Pierwszy mój bieg pan nie pamięta, ja pamiętam, że pan mnie zabrał na biegi do Leszkowic. Ciężko było, bo to pierwszy bieg, jeszcze nie byłem gotowy na to wszystko, ale później jakoś to się potoczyło. Ale z tego co wiem, to biegasz dalej? No, biegam cały czas, wiadomo, że zaszczepienie jest, sukcesów też trochę jest, wiadomo, nie tyle co u pana, ale jest jeszcze, wiadomo. Jak komuś coś nie wychodziło, to po prostu do końca, a ten męczył, tyle nas nagadywał po prostu, że aż w końcu komuś wyszło coś. Różne są metody treningowe. Ja na przykład rano biegam po południu, my którzy biegali tylko jeden raz, albo biegali o
raz na dwa dni, nie? To różne są metody treningowe, ale mnie najbardziej ta pasowała i dwa treningi dziennie, ja rano i po południu. Najśmieszniejsze to chyba było tutaj, jak biegaliśmy i właśnie tam gruszka rosła sobie. Chłopaki zawsze po tych biegach na te gruszki tam skakali. Pan Stasio, jak to pan Stasio też sobie urwał te dwie gruszki. Tam taka pani wyskoczyła i tam do nas, że wam dalej w ogóle. Pan Stasio fajnie tą gruszkę tak schował. Tak, tak, chłopaki, pamiętajcie, nie wolno jeść czyjś gruszek, nie? No i... Bardzo dużo było zabawnych zdarzeń. Pamiętam, kiedy startowaliśmy w biegu i tak źle trasę oznaczyli i tak sędziowie byli niezorientowani, że na metę wpadali zawodnicy z trzech różnych miejsc. I tak biega na metę, z jednej strony ja, z jednej strony patrzę, kolega biegnie, z jednej strony jeszcze inny. I wtedy mieli problem w ogóle z wyłonieniem zwycięzcy. Ale wiesz, kategorie były dobrze, bo wiesz, ja tam patrzyłem, to tak jak było, to jest dobrze, bo to później spojrzałem, to wiesz, znam tych zawodników, jak tego to wiem, w której kategorii nie pamiętam. A u kobiet tak, tam było tak. Była taka sytuacja, że biegliśmy i nagle przed metą kolega przede mną biegł 3-4 metry, wjechał samochód przez samą metę i on się zatrzymał się, ja go minąłem, ja byłem przed nim. Ja wtedy zrezygnowałem z tego pierwszego miejsca i to pierwsze miejsce tam oddałem, bo wiadomo, że on pierwszy był. Znali mi później tam na zakończenie tego sezonu sportowego nagrodę Fair Play, że ja zrezygnowałem z tego pierwszego miejsca. W latach 80., 70. zaczęły być modne biegi sylwestrowe, tu w Polsce. Wiadomo, że ten pierwszy bieg to był w tym São Paulo w 1924. Pomyślałem to, jak tam takie biegi są, bo masz zrobił na przykład taki bieg taki tradycyjny, o północy. Zawsze o północy jest lekki przymrozek i przy odwilży nie da się biegać, jak zmrozi, podłoże jest ślisko. Dlatego też musimy też taką trasę alternatywną przyjąć. Stanisław Dwan jest człowiekiem pozytywnie zakręconym. Jest taki jakby szalony, w tym sensie, że ma swoją ideę, ma swoją cel. Jego celem było to, aby w Nałęczowie stworzyć ten bieg sylwestrowy Nałęczu São Paulo. Biegacze muszą kilka kroków zrobić. A co myślisz, Stasiu, jakbyśmy ten wariant na dworzec kolejowy jednak wyłączyli, bo to jest droga już wojewódzka? Byliśmy w 1995, zrobili pierwszy bieg taki, tutaj w Nałęczowie, w parku. No i nazwaliśmy go São Paulo, bo wiadomo, w São Paulo był północny bieg. No to był, to mówię, taki drugi bieg tego typu. Jego nazwisko otwiera bardzo wiele drzwi. Jest znany w tym środowisku biegaczy. On bardzo dużo ludzi zna. Wchodzi o sponsorów szczególnie. Stanisław wielokrotnie zaskoczył mnie, gdy była sytuacja, że wręczał zawodnikom swoje puchary, które były dla niego cenną nagrodą za zwycięstwo w jakichś biegach. I będąc u niego w mieszkaniu, widziałem te puchary. I nagle jest impreza sportowa, a Stanisław z pudełka wyciąga te puchary, mówi: wręczymy ten mój puchar temu i temu za określone zwycięstwo. Jest to bardzo budujące. Puchar za pierwsze miejsce w biegach Grand Prix Polski Południowo-Wschodnie, za drugie miejsce w biegu międzynarodowym w Danii, bieg za szóste miejsce w biegu na 25 km we Francji, ten za Mistrzostwa Polski w kategorii Masters, za trzecie miejsce w biegu 10 km w Czechach. Byłem gdzieś u niego w domu ze swoimi synami, chciałem zobaczyć ten jego medal, to musiał go dobrze szukać, bo gdzieś go wsadził, on mówi, nie wiem gdzie jest. To są puchary, które zdobyłem na wielu biegach, ale większość pucharów mam złożone w pudełkach i po prostu w magazynie sobie leżą. Mój brat wszystkie wyniki zbierał i układał w kolejności chronologicznej poszczególne lata takie albumy, nie? I on to wszystko mi zrobił. Ja o to nie dbałem, bo jakoś nie miałem do tego w ogóle chyba cech charakteru do tego, żeby tak systematycznie to prowadzić. Jako biegacz biegałem, wszystko wykonywałem, trenowałem, natomiast ja tego nigdy nie prowadziłem. Stanisław Marzec! Mistrz Polski w biegu pod górę, naprawdę, niech mi państwo wierzą. No znowu złoty medal Staszek, biegnąc pod górę. Ma tyle końskiego zdrowia, że wygrywa i z góry, i pod górę. Pukary i nagrody rzeczowe, ale te oryginalne trafiły mi się nagrody.
Raz dostałem łódkę do pływania, taką dużo. Innym razem rejs dwutygodniowy po Morzu Bałtyckim. No, raz drzwi takie wygrałem. Kiedyś w biegu kolega wygrał całe nakrycie dachu. A kiedyś nawet udało mi się wygrać żywo świnie. Świnie to po prostu sprzedałem, bo nie można było jej przenieść, tylko to było daleko, to było na północy tam gdzieś, gdzieś koło Gdańska, nie? W tej bramie co roku odbywa się finisz i start biegu sylwestrowego na Łęczu w São Paulo. Ten bieg organizuje od 20 lat i w tym roku będzie jubileuszowy bieg. I szybko, szybko, bardzo szybko zmierza do mety znakomitej scenerii. Stanisław Marzec mija linię mety. U siebie dobrze się biega, u siebie trudno przegrać. A wszyscy umówili się za 12 miesięcy znowu w Narączowskim uzdrowisku na kolejne sylwestrowe bieganie. Na początku ciężko się przyczaić, że już się nie wygrywa, że się już przegrywa. Nowi zawodnicy przychodzą, nowa generacja. Jak byłem, bo coś tam ścigało, wiadomo, było się na wysokim poziomie i rywalizowało się. A teraz to każdy wynik mnie cieszy, mówię, bo wiadomo, że w tym wieku już nie ma co wymagać, żeby poprawiało się wyniki. Ale już więcej biega się teraz dla zdrowia niż kiedy. Jest mistrzem świata w swojej kategorii wiekowej, tych weteranów, o czym się raczej nie chwali. Dla niego to jest tak niejako naturalne, że taki sukces zdobył. Mężczyzna po 50, on 30 do 35 minut biegnie 10 km. To jest naprawdę wynik taki godny szacunku. No, no właśnie to rodzinę planowało i tak zostało, no, ale to mówię tak już jest, ale mi to chyba nie było związane z sportem. Zawsze jak coś jest, to czegoś brakuje, nie? I tak jest. Nigdy tak nie było, żeby człowiek zadowolony był. Zawsze będzie jakiś niedosyt tego powodu czy z innego powodu. Człowiek jeszcze tam jest taki się stary, to jeszcze to wierzę, że może ewentualnie założy, nie? To trudno powiedzieć. To dzięki. Akurat on jadą do Mielca i mają wolne miejsce, nie? To jest nocny bieg, to jeszcze się można pojechać. Jedziesz? No chyba pojadę, bo jak tam będzie się w godzinie, które 19 to zdąży, nie?